Kwiecień, plecień, bo przeplata, fajne gierki nie ma bata. Jeszcze w tym roku planuję wydać swój tomik poezji, jak tylko się ukaże, dam wam znać. A tak zupełnie poważnie, w kwietniu czekają nas dwie naprawdę duże premiery. Quantum Break i Dark Souls 3. Dwie zupełnie różne gry, z których jedna już zbiera naprawdę dobre recenzje. Ale to nie wszystko. The number one killer is time. It will get us all. Quantum Break. Dla odmiany zacytuję fragment recenzji Tomka, który ocenił Quantum Break na 9, czyli zdecydowanie wyżej niż średnia na Metacritic. Ja przylgnąłem do Quantum Break na długie godziny i właśnie zaczynam przechodzić grę po raz drugi, by odkryć wszystkie smaczki i ciekawostki. To fantastyczny tytuł, dla którego pewnie warto by było kupić Xboxa, gdyby nie to, że jest też dostępny na PC. Zagramy 5 kwietnia na Xboxie One i PC. But then there was fire. And with fire came disparity. Dark Souls 3. Kolejna odsłona serii, w której ekran informujący o zgonie pojawia się zdecydowanie częściej niż u konkurencji. Ale to właśnie poziom trudności i swoista tajemniczość sprawiają, że seria cieszy się popularnością wśród hardkorowych graczy. Trzecia odsłona ma być lepsza i ładniejsza, a pierwsze recenzje sugerują, że to się udało. Zagramy 12 kwietnia na PlayStation 4, Xbox One i PC. Danganronpa 2 Goodbye Despair. Pecetowa wersja specyficznej japońskiej przygodówki, w której nastolatek wraz z grupą swoich rówieśników trafia na tropikalną wyspę. Danganronpa jest serią, którą ciężko opisać w kilku zdaniach. Aktualnie gram w dwójkę na Wicie i jeśli lubicie japońskie produkcje, będziecie nią oczarowani. Ale ostrzegam, to szalona gra z jeszcze bardziej szaloną opowieścią. Zagramy 18 kwietnia na PC. This is the story of a Lombax named Ratchet and his robot friend Clank and the muscular, irresistibly handsome hero who helped them save the galaxy. Ratchet and Clank. Zremasterowana wersja hitu z PlayStation 2, za który odpowiedzialne było studio Insomniac Games. Choć remaster nie jest dobrym określeniem, nowy Ratchet & Clank to na dobrą sprawę reboot i tak powinniśmy go traktować. Spodziewajcie się połączenia platformówki i strzelanki ze świetną oprawą, niezłym gameplayem i zabawną opowieścią. Zagramy 20 kwietnia tylko na PS4. Do you read me? We're under attack from Andross's army. We need your help immediately. We'll take the job. Andross won't be getting his way this time. Star Fox Zero. Kolejna odsłona kosmicznej strzelaniny, gdzie za sterami statków siedzą zwierzaki. Fox McCloud wraca, a do dyspozycji otrzyma 3 pojazdy. Warto zaznaczyć, że nikt nie planuje przewracać serii do góry nogami i powinniśmy spodziewać się modelu podobnego do tego znanego ze świetnego Star Fox 64. Zagramy tylko na Wii U już 22 kwietnia. A wy planujecie jakieś zakupy? A może będziecie się starać nadrobić jakieś zaległości? Piszcie w komentarzach, subskrybujcie Antweb TV. Do usłyszenia za miesiąc. Cześć! Unable to pinpoint your location due to lingering effects from the space-time warp.